mój Tusia z popielnika, iskiereczka mruga. Choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Opowiadania na jej głowie. Dobrze, że jesteś. Czekałam na ciebie. Kilkoro dzieci siedziało przy obiedzie. Stały przed nimi szklanki i nalewano im po trochu słodzonego napoju. Jeden tylko Mikołajek z uporem nie dawał sobie nalewać napoju do szklanki. Mikołajku, czemu nie pijesz? Spytano. Dziękuję, odpowiedział Mikołajek uprzejmie. Poproszę wodę. A i inne dzieci, widząc postawy Mikołajka, częściej sięgały po wodę i podejrzliwie patrzyły na słodzone napoje. Dorośli się temu dziwili, bo przecież dzieci lubią wszystko, co słodkie. A mama Mikołajka powiedziała: mój synek bardzo lubi słodkie napoje, ale kiedyś bolał go ząb i zacny pan doktor powiedział: lepiej, byś nie pijał tak dużo słodkiego, bo to dla ciebie niezdrowe i mamę tym ucieszysz. Od tamtej pory Mikołajek rzadko pija słodkie napoje i innym dzieciom swoją postawą przykład daje. Wysłuchane opowiadanie pochodzi z tomiku Książeczka dla Stefcia autorstwa Stanisława Jachowicza. Pozostałe wartościowe opowiadania dla dzieci nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.